Ściana Wschodnia, architektura Zbigniewa Karpińskiego to wystawa opowiadająca o jednym z najważniejszych projektów urbanistycznych Polski lat 60. To wystawa o miejscu szczególnym w historii Warszawy, o przestrzeni między Alejami Jerozolimskimi a ulicą Świętokrzyską, które budują bardzo ważny fragment tożsamości stolicy, rozpoznawalny w skali całego kraju. To historia o świetnej architekturze, jej twórcach i jej głównym pomysłodawcy Zbigniewie Karpińskim, architekcie związanym z Warszawą od lat przedwojennych, tworzącym w całej Polsce, ale głównie w Warszawie, mieście, które kochał, mieście, w którym tworzył także w trakcie wojny. Na wystawie opowiadamy o Ścianie Wschodniej jako założeniu urbanistycznym, wyjątkowym w skali Polski, w skali Warszawy, której tak naprawdę nie doczekało się żadnych późniejszych, większych konkurentów. To wystawa także o tym, jakim przekształceniom Ściana Wschodnia podlegała w ostatnich latach. Wystawa pokazuje historię Ściany Wschodniej także z perspektywy jej użytkowników. Pokazujemy, jak działały w tym miejscu restauracje, kawiarnie, kina, domy towarowe, które były miejscem ulubionych zakupów nie tylko dla warszawiaków, ale też dla odwiedzających stolicę z całego kraju. Ściana Wschodnia to też wyraz aspiracji środowiska architektonicznego, które po latach stalinizmu, w okresie odwilży, wreszcie mogło projektować w estetyce, którą czuło, w estetyce modernizmu i funkcjonalizmu. Pokazujemy nie tylko to, w jaki sposób nowa architektura wpłynęła na miasto, ale też fakt, że pojawiły się w niej zupełnie nowe funkcje. Wielkie centrum handlowe, Pasaż Śródmiejski i Domy Towarowe Centrum, które zmieniły oblicze tego fragmentu Warszawy. Zastanawiając się wspólnie z architektkami z Miastopracowni nad tym, jak powinna wyglądać wystawa, przede wszystkim wyszliśmy z założenia, że powinna oddawać ducha Ściany Wschodniej, powinna przywoływać to, czego już nie ma, ludzką skalę tego założenia, które zostało zatracone w ostatnich latach. Stąd głównym elementem wystawy jest stalowa kratownica, która nie tylko używa materiału, który był obecny w całym tym założeniu, ale przede wszystkim powiela architekturę Zodiaku, wpasowuje się w nią, oraz przywołuje skalę i formę zadaszeń Pasażu Śródmiejskiego, nieistniejącego już od lat. To także wykorzystanie materiałów, które były obecne na Ścianie Wschodniej. Czarny MDF ma przywoływać obecny tu beton i drewno. Stal była obecna na niemal wszystkich fasadach budynków. Mamy również ceramiczne makiety, które są symbolem mozaik, którymi wykańczano partery w większości budynków na Ścianie Wschodniej. To, co niejako ożywia tą przestrzeń, która sprawia, że ona jest mniej sztywna, mniej statyczna, to użycie luster. To znowu z jednej strony symbol, czy też reinterpretacja używanej tutaj stali, aluminium, ale także wprowadzenie życia i niejako blichtru, które towarzyszyło życiu Ściany Wschodniej i temu, jak była odbierana przez swoich użytkowników. Spoglądając na biografię Zbigniewa Karpińskiego, głównego projektanta Ściany Wschodniej, urodzonego w 1906 roku w Petersburgu, dochodzimy do wniosku, że jego postawę jako architekta uformowały przede wszystkim podróże, wiele przeprowadzek, w których uczestniczył jeszcze jako dziecko, i środowisko architektów, międzynarodowe środowisko architektów, w którym się poruszał, ale też więzy rodzinne. Inżynierowie, znajomi rodziców, którzy byli związani ze sztuką i budownictwem. Zbigniew Karpiński studia podjął jeszcze przed wojną. W latach 30. w związku ze śmiercią jego ojca musiał w tym samym czasie pracować zarobkowo. Pracował u wielu znanych architektów tamtych lat. Luciana Korngolda, został zaproszony przez Bogdana Pniewskiego do współpracy przy sądach na Lesznie. Opracowywał projekt lotniska w Gdyni. Pierwszym dużym projektem, który zrealizował Karpiński jeszcze przed wojną razem z Romanem Sołtyńskim i Tadeuszem Sieczkowskim, był projekt gmachu sądów w Gdyni. Konkurs wygrali jeszcze jako studenci, na co pozwalały warunki przedwojennych konkursów architektonicznych, gdzie studenci mogli mierzyć się z zawodowymi architektami. Zrealizowany przez nich projekt to dosyć klasyczna w kompozycji bryła, budująca swój monumentalizm przekształconymi, modernistycznie, reinterpretowanymi formami właściwymi dla sądów. To jest kolumnady, duże porządki, proste fasady, które były urozmaicone poprzez nadanie funkcjonalistycznego, modernistycznego charakteru dzięki dopasowaniu budynku do działki i nadaniu zaokrągleń bryłom i narożnikom. Do dziś zachowało się wnętrze budynku, oryginalne wyposażenie i meble. Jedynym projektem zagranicznym i jedynym także projektem zrealizowanym poza Warszawą po wojnie przez Karpińskiego razem z Jerzym Kowarskim, długoletnim późniejszym współpracownikiem Karpińskiego, był projekt ambasady PRL w Pekinie. Zrealizowany z dużym zespołem współpracowników, architektów krajobrazu, m.in. Aliny Scholz. Projekt również był niespodzianką dla samych architektów, jeśli chodzi o wygraną w konkursie. Wzięli w nim udział nie tylko ze względu na możliwość realizacji, ale także ze względu na możliwość wyjazdu do Chin. Kowarski spędził tam wiele czasu, nadzorując osobiście budowę. Karpiński był w Pekinie dwa razy, kiedy zaczynali pracę nad ambasadą i kiedy odbierali gotowy budynek. Architekci byli zachwyceni tym, jak dobrze strona chińska zrealizowała obiekt w każdym detalu. To był budynek bardzo dobrze wykonany. Jego założenia z kolei architektoniczne bazowały z jednej strony na tradycyjnym polskim układzie pałacowym z podjazdem, rozbiciem budynku na wiele brył. Z drugiej strony architekci starali się dopasować go do lokalnych uwarunkowań związanych z innym niż w Polsce klimatem, z porą deszczową, przesłanianiem przed słońcem i innymi aspektami, z którymi w Polsce nie musieli się mierzyć. Karpiński dyplom obronił w 1937 roku po 12 latach studiów. Ten okres był tak długi, ponieważ z jednej strony pracował zawodowo, pracował przy realizacji swoich pierwszych projektów, z drugiej strony kontynuował praktyki w biurach różnych architektów, studiując w tym samym czasie na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Swoje życie związało z Warszawą i to miasto było dla niego miejscem ukochanym pomimo wielu podróży i przeprowadzek, które odbywał. Jeszcze w trakcie wojny projektował dla Społemu, niezlikwidowanego przez Niemców. Po samej wojnie i po powstaniu, które było dla niego bardzo dużą traumą i do którego miał do końca życia ambiwalentny stosunek, Karpiński podejmuje pracę w Biurze Odbudowy Stolicy, początkowo inwentaryzując zniszczenia, później pracując m.in. w pracowniach mających za zadanie zaprojektować nową ulicę Marszałkowską, ratusz po praskiej stronie Wisły. Pomimo trudnych warunków Karpiński wspomina ten czas jako piękny, jako wielkie przedsięwzięcie odbudowy stolicy z gruzów. Jedynym tak naprawdę budynkiem, który Karpiński odbudował, był gmach banku przy ulicy Czapskich. Natomiast nie był to jedyny budynek śródmiejski, który zrealizował jeszcze przed ścianą wschodnią jako w miejscu wcześniej istniejących zabudowań. Karpiński miał wiele realizacji wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej, które udowadniały jego zainteresowanie zabudową śródmiejską, kształtowaniem pierzei, kwartałów, połączenia między budynkiem a przestrzenią publiczną. Przede wszystkim w budynku motozbytu widać, jak bardzo Karpiński był zafascynowany architekturą Francji. Po wizycie w Hawrze, z której przywiózł kilkadziesiąt fotografii architektury, ten projekt ewoluował. Początkowo miał być to projekt bardzo socjalny, socrealistyczny, który jednak nabrał bardziej modernistycznego wyrazu. Podcienia, balkon na pierwszym piętrze, to wszystko bardzo przypomina to, co Karpiński widział we Francji w latach 50. Podobnie kształtowane są elewacje budynków wzdłuż ulicy Kruczej, Metaleksportu, Polimexu i Elektrimu na Czapskich, gdzie z kolei Karpiński wprost cytował czy reinterpretował architekturę fińskiego architekta Sirena, do czego sam się przyznawał w swoich wspomnieniach. Te projekty były przede wszystkim próbą znalezienia formy dla obiektu śródmiejskiego, dla budynku, który z jednej strony był budynkiem wielofunkcyjnym, wpasowującym się w odbudowane centrum stolicy. Z drugiej strony wyrażał ducha funkcjonalizmu, ducha modernizmu, w którym sam Karpiński odnajdywał się najlepiej, a jednocześnie pozwalał na realizację tego typu projektów w czasach, kiedy panował socrealizm i estetyka narzucona przez władzę. Konkurs 1958 roku, który przyniósł realizację projektu Zbigniewa Karpińskiego, nie był ani pierwszym konkursem na stronę wschodnią ulicy Marszałkowskiej, ani też pierwszym projektem, który dotyczył tego miejsca. Pierwsze prace podjęto w 1946 roku w ramach działalności Biura Odbudowy Stolicy pod przewodnictwem Bogusławskiego, gdzie także Karpiński podejmował pierwsze próby szkicowania tego, jak to miejsce, jak nowa ulica Marszałkowska po wojnie powinna wyglądać. Wraz z budową Pałacu Kultury i Nauki pojawiła się nowa potrzeba opracowania projektu otoczenia, odpowiedniego tła dla pałacu. Wtedy też jeszcze w okresie socrealizmu organizowano kolejne konkursy, zlecano projekty konkretnym architektom. Żaden z nich jednak nigdy nie przyniósł odpowiedniej rangi architektury. Żaden z projektów nie został zatwierdzony do realizacji, pomimo ich dopracowywania wielu dyskusji. Już po odwilży 1956 roku wraz z nowymi możliwościami i wolnością, jaką odwilż przyniosła także dla architektów, postanowiono ogłosić nowy konkurs oparty o zupełnie nowe założenia. Konkurs, który cieszył się bardzo dużą popularnością, zgłoszono bardzo wiele prac. Nie wskazano jednoznacznego zwycięzcy. Praca Karpińskiego była jedną z dwóch nagrodzonych jako pierwsze. Były także dwie nagrody drugie równorzędne. Praca Karpińskiego razem z pracą zespołu pod przewodnictwem Wejherta i Adamczewskiej były później dyskutowane przez cały rok podczas otwartych debat, podczas prezentacji. Powtarzano kolejne ekspertyzy, które miały doprowadzić do tego, aby z jednej strony dopracować projekt, a z drugiej strony wybrać najbardziej odpowiedni dla tego miejsca sposób aranżacji Ściany Wschodniej. Jednocześnie jako najbardziej odważny i najlepszy projekt wskazywano ten opracowany przez zespół Lejkama, który jednak zdaniem wielu, zdaniem też osób, które decydowały o tym, który projekt ostatecznie zostanie zrealizowany, był zbyt odważny i trudny technicznie do realizacji. Projekt Karpińskiego był z jednej strony nowoczesny, podążał za światowymi trendami i wyznaczał nową jakość przestrzeni architektonicznej Warszawy, z drugiej strony odpowiadał i uwarunkowaniom, i specyfice czasu, w którym miał powstawać. Projekt zakładał z jednej strony zastosowanie najnowocześniejszych technik budowlanych dostępnych wtedy w Polsce. Z drugiej strony etapowanie, które pozwalało na realizację przez wiele lat założenia, które obejmowało kilkanaście, w zasadzie kilkadziesiąt budynków wielkiego przedsięwzięcia budowlanego. Ostateczny projekt Ściany Wschodniej powstawał w pracowni Ściany Wschodniej, której generalnym projektantem Karpiński został mianowany w 1959 roku. Główne prace projektowe trwały do roku 60, gdzie razem z gronem swoich najbliższych współpracowników Karpiński dopracowywał szczegóły założenia. Wtedy też odbył kilka podróży studialnych, które miały mu przynieść inspirację, ale też zobaczyć, jak podobne projekty realizuje się na Zachodzie. Swoją podróż odbył m.in. do Rotterdamu, gdzie zobaczył, jak zrealizowano bardzo podobne założenie pasażu Lijnbaan. Był zafascynowany architekturą Finlandii. Również podróż do Moskwy na zjazd Unii Architektów pozwoliła mu zobaczyć z kolei to, jakie błędy popełniano zbyt dużą skalą budynków. Projekt Ściany Wschodniej, który został przekazany do realizacji, zakładał przede wszystkim swoją wieloplanowość. To dla Karpińskiego było najważniejsze, to aby skala poszczególnych przestrzeni odpowiadała nie tylko funkcji, ale też temu, w jaki sposób mieszkańcy będą mogli z nich korzystać. Pierwszy pas zabudowy od strony ulicy Marszałkowskiej, Domy Towarowe Centrum, miał być niższą kubaturą, za której miały wyłaniać się 80-metrowe wieżowce mieszkalne. To o nie Karpiński stoczył największy bój, bo to one były największym problemem technologicznym, materiałowym, konstrukcyjnym dla ówczesnych władz. To, co było także ważnym założeniem Ściany Wschodniej, to strefowanie funkcji i zupełne rozdzielenie ruchu kołowego od pieszego. Wszystkie dostawy do domów towarowych odbywały się podziemnymi rampami zlokalizowanymi od ulic poprzecznych, tak jak na przykład ulica Widok. Z kolei przestrzenie mieszkalne, bloki mieszkalne były oddalone od ruchliwej ulicy Marszałkowskiej i oddzielone od niej domami towarowymi, tak aby utrzymać kameralność i ciszę dla mieszkańców tych budynków. Ruchliwa ulica Marszałkowska i podcienie domów towarowych, które były takim miejscem wielkomiejskim, tętniącym życiem, hałaśliwym, miały zupełnie inny charakter niż Pasaż Śródmiejski, który znajdował się pomiędzy domami towarowymi a budynkami mieszkalnymi, który przybierał już formę kameralną, zadaszenia, murki oporowe, klomby zieleni, fontanny nadawały mu ludzkiego wymiaru, to tam właśnie spotykali się głównie warszawiacy. Łączył budynki o różnej funkcji, łączył kina z centrum handlowym, łączył centrum handlowe z mieszkaniami, kawiarniami. Także budynki mieszkalne miały w swoich parterach usługi, co wpływało na to, że Ściana Wschodnia w całej swojej rozciągłości tętniła życiem. To, czego nie zrealizowano z projektu Karpińskiego, to przede wszystkim dwa wieżowce prasy i chemii. Jeden w miejscu dzisiejszego hotelu Nowotel, drugi w miejscu przecięcia się linii metra na stacji Świętokrzyska. To miały być największe budynki, które miały równoważyć sylwetę Pałacu Kultury, być dla niego tłem. Ich nigdy nie zrealizowano, zrealizowano wszystko pomiędzy nimi. Wraz z domem towarowym Sezam i domami towarowymi Centrum miał przez tak zwany dom pod Sydesami przebiegać przebicie pasażu śródmiejskiego. To właśnie bank z tego obiektu miał być przeniesiony do Rotundy, a ciągłość pasażu śródmiejskiego miała być zachowana dzięki przejściu pod tym budynkiem. Tego elementu także nigdy nie zrealizowano. Zbigniew Karpiński jako główny projektant pracowni Ściany Wschodniej czuwał nad całością prac, nad realizacją jego autorskiego pomysłu na urbanistykę tego miejsca. Był moderatorem dyskusji w tym miejscu i przywódcą grupy bardzo wielu architektów, którzy wspominają, że było to środowisko twórcze, środowisko, w którym było bardzo dużo miejsca na dyskusję. Jednak sam Karpiński bardzo dbał o to, aby nie odchodzić od jego pierwotnych pomysłów. Pomimo tego, że kolejne budynki były realizowane już przez innych architektów, a nie jego. On sprawował główny nadzór nad całością prac. Takim projektem, któremu poświęcił najwięcej czasu, najwięcej uwagi i który przyniósł niemal jego rezygnację i dymisję ze stanowiska głównego projektanta Ściany Wschodniej, były wieżowce mieszkalne, 3 wieżowce, najwyższe elementy Ściany Wschodniej, które początkowo zatwierdzona wysokość 80 metrów zostały obniżone do około 40 metrów. Karpiński nie chciał przystać na taki warunek stawiany przez władzę, ponieważ to całkowicie zaburzałoby to kompozycję Ściany Wschodniej, niweczyłoby jego starania o wieloplanowość założenia, o utrzymanie odpowiedniej skali i proporcji pomiędzy konkretnymi bryłami. Zaprojektowane razem ze Zbigniewem Wacławkiem, Janem Klewinem i Marcinem Bogusławskim wieżowce ostatecznie przekazano do realizacji w takiej formie, jaką wymyślił dla nich Zbigniew Karpiński, dopiero po interwencji Zenona Kliszkin, najbliższego współpracownika Władysława Gomułki, z którym spotkali się projektanci wieżowców spotkali się dzięki wstawiennictwu Tadeusza Ptaszyckiego, urbanisty, ówczesnego szefa SARP-u. Wtedy też zdecydowano ostatecznie o zatwierdzeniu wysokości około 80 metrów oraz przekazano odpowiednie zasoby materiałów na budowę wieżowców. Najbardziej ikonicznym budynkiem wchodzącym w skład zespołu Ściany Wschodniej był zaprojektowany przez Jerzego Jakubowicza obiekt banku PKO, Rotunda, która od samego początku budziła najwięcej emocji w związku z nowatorską konstrukcją, jaką tam zastosowano, w związku z tym, jak bardzo nowoczesną formę przybrała, charakterystycznego daszku. Nadawano jej kolejne imiona odnoszące się do wojskowych symbolik, zygzaka i charakterystycznego zadaszenia. Obiekt ten początkowo był bardzo lekki, bardzo przezierny. Można było zajrzeć zarówno do wnętrz, jak i z wnętrz. Był bardzo dobry kontakt z otoczeniem. To zmieniło się razem z wybuchem gazu, z tragicznym wydarzeniem z 1979 roku. Wtedy też podjęto decyzję o przebudowie Rotundy. Odbudowano ją w bardzo szybkim czasie, ale wtedy też przezroczyste szyby ustąpiły miejsca refleksyjnym, przyciemnianym, zmienił się odbiór obiektu. Ta decyzja o wczesnej odbudowie w trochę innej formie niż ta początkowa miała też wpływ na to, jak wygląda dziś Rotunda. Ona nie została objęta ochroną konserwatorską, pełną ochroną konserwatorską od początku, ponieważ podejrzewano, że oryginalna konstrukcja budynku, która świadczyła o jego wyjątkowych walorach nie tylko architektonicznych, ale też technicznych, została zniszczona. Po kilku tygodniach rozbiórki okazało się, że oryginalna konstrukcja przetrwała. Niestety, pomimo starań Miejskiego Konserwatora Zabytków, Rotundę rozebrano i zastąpiono nowym obiektem. Podobnie stało się w przypadku Uniwersalu, budynku, który był tłem dla Rotundy. To już bardzo funkcjonalistyczna bryła, pudełko na biura, która jednak była chwalona ze względu na swoje wyważone proporcje i świetnie opracowane przyziemie. Uniwersal, który opakowany był w charakterystyczną dla funkcjonalizmu ścianę kurtynową, która w późniejszych latach zyskała charakterystyczny brązowy kolor, to też nie był kolor oryginalny, miał bardzo ciekawie opracowane przyziemie, w których funkcjonowały punkty usługowe i to właśnie one związywały budynek o bardzo dobrych proporcjach z przestrzenią publiczną, nadawały mu ludzkiej skali przechodnia. Zaprojektowany przez Jana Bogusławskiego i Bogdana Pniewskiego Zodiak to tak naprawdę 2 budynki połączone wspólnie funkcjonalnie i architektonicznie. Kawiarnia, w miejscu której znajduje się dziś pawilon architektury oraz bar, którego budynek nadal istnieje, jednak w mocno przekształconej formie. Te obiekty były jednymi z najważniejszych lokali gastronomicznych na mapie Ściany Wschodniej. To tutaj warszawiacy przychodzili na obiady i na kawę. Pawilon Zodiaku kawiarniany był obiektem bardzo otwartym, połączonym z przestrzenią publiczną, ówczesną fontanną i sadzawką przed budynkiem, tarasami, obiektem o bardzo lekkiej architekturze i konstrukcji. Natomiast sam bar Zodiak był bardzo prostym, funkcjonalistycznym obiektem, o którego wyrazie z kolei decydowały neony. Umieszczone na fasadzie znaki Zodiaku w nocy rozświetlały tę część Pasażu Śródmiejskiego, mówiąc też o nazwie i o funkcji tego obiektu. Największym elementem Ściany Wschodniej, poza wieżowcami mieszkalnymi, były Domy Towarowe Centrum. Jednocześnie jeden z największych obiektów handlowych w Polsce lat 70. Jako pierwszy powstał Junior, zaprojektowany przez zespół Zbigniewa Wacławka, pod ścisłym nadzorem Zbigniewa Karpińskiego. To tam opracowano przede wszystkim detale architektoniczne, które później obecne są też w projekcie Warsu i Sawy. Projekt bardzo dopracowany, o bardzo dobrych detalach, bardzo dobrym wykończeniu, chwalony za swoją spójność architektoniczną, był niejako rozświetlonym ekranem, rozświetloną bryłą na tle ciemnego placu Defilat. To on rozświetlał tę przestrzeń także neonami zaprojektowanymi dla całego kompleksu, obejmującymi obie strony założenia, także Pasaż Śródmiejski. Domy Towarowe Centrum rozbite na 3 części wspomnianego wcześniej Juniora oraz zaprojektowanego przez zespół Jerzego Jakubowicza, Piotra Zajdicha i Ludwika Borawskiego Wars i Sawa, połączone podwieszaną częścią nad przebiciem od strony ulicy Chmielnej, tworzyły spójny kompleks, bardzo zgodny z tym, jak widział to miejsce Karpiński. Poza samym handlem, który był funkcją dominującą w tym miejscu, oferowały one też to, czego dziś w tym miejscu brakuje, czyli kawiarniane tarasy, rozrywkę i kulturę w godzinach wieczornych. Dziś zakryte reklamami lub nieprzezierne fasady domów towarowych nie pozwalają zajrzeć do środka. W latach świetności rozświetlone wnętrza były połączone z przestrzenią publiczną wokół, stanowiły też reklamę tego, co działo się wewnątrz. O ile na zakupy odzieżowe warszawiacy wybierali się głównie do domów towarowych centrum, o tyle artykuły spożywcze i gospodarstwa domowego były domeną głównie spółdzielczego domu handlowego Sezam. Budynek projektowany razem z Andrzejem Sierakowskim domykał kompleks Ściany Wschodniej od północy, tworzył razem z ostatnim z 3 punktowców plac na skrzyżowaniu ulicy Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. To tam był kolejny punkt na mapie Ściany Wschodniej, gdzie koncentrowały się kawiarnie, bary. To właśnie tam spotykali się warszawiacy w Horteksie, w barze i kawiarni w Sezamie. Budynek w oryginalnej formie miał bardzo otwarty parter, kształtowany głównie poprzez betonowe belki, otwarte przeszklone gabloty na parterze. To właśnie tam można było zaglądać do wnętrza sklepu, natomiast górne poziomy handlowe były skryte za metalową fasadą z charakterystycznymi żłobkowaniem, żaluzjami i przede wszystkim wieloma neonami, które nadawały Sezamowi takiego uroku domu handlowego z centrum wielkiego miasta. Zbigniew Wacławek, projektant domu towarowego Junior, zaprojektował jeszcze jeden bardzo ważny obiekt Ściany Wschodniej, który w zasadzie jako jedyny dotrwał do naszych czasów w formie niezmienionej. Mowa tu o kinie Relax, które stanowi tak naprawdę centralny punkt, jeśli chodzi o geometrię ściany wschodniej. Obiekt o bardzo ciekawej bryle, operujący płaszczyznami, przesłanianiem kolejnych planów. Tak jak sama ściana wschodnia operowała w skali dużej, urbanistycznej, tak kino Relax powiela ten motyw jednak w skali architektonicznej. To tam ponownie znajdujemy opracowanie mozaik, ceramiki, tym razem z tłuczki ceramicznej, które podziwiać możemy do dziś. Również w kinie Relax funkcjonowała bardzo nowatorska, jak na tamte czasy, scena teatralna w podziemiach, która pozwalała na dostosowanie widowni i sceny do potrzeb konkretnych spektakli. I kino Relax też powoduje, że warto wspomnieć o historii filmowej ściany wschodniej. To tutaj jeszcze zaraz tak naprawdę po jej otwarciu powstaje jedyna ekranizacja powieści Lema, która spotkała się z jego aprobatą. To jest wyreżyserowany przez Andrzeja Wajdę Przekładaniec, którego pierwsze sceny otwierające to połączenie kadrów z wielkich miast Ameryki, które później właśnie płynnie przechodzą w ujęcia ze ściany wschodniej. To schody Zodiaku są pierwszymi miejscami, w których pojawia się nasz bohater. To Zodiak sam w sobie staje się w filmie kliniką transplantacji, która później jest głównym miejscem akcji całego opowiadania. Tak pokazana futurystycznie ściana wschodnia to jedna z historii. Druga to na przykład film Marka Piwowskiego, przepraszam, czy tu biją, którego akcja rozgrywa się z kolei w domu handlowym Sezam. To tam intryga złodziei, intryga związana z półświadkiem rozwija się i aż do finału, w którym zdradzeni zostają wspólnicy części z bohaterów. Najważniejsze święta PRL, obchody pierwszomajowe 22 lipca do 1980 roku organizowane były głównie na placu Defilat i ulicy Marszałkowskiej. To właśnie tam zlokalizowana była trybuna i podest, na którym stali oficjele na tle Pałacu Kultury, natomiast tłumy maszerowały na tle ściany wschodniej. Architektonicznym wyrazie aspiracji władz, nowoczesności Polski Ludowej, które stało się także nośnikiem dla bardzo wielu ciekawych opracowań plastycznych, dekoracji okazjonalnych, kreowanych specjalnie co roku z okazji 1 maja. Zaprojektowana przez Jerzego Kowarskiego Moda Polska to budynek, który choć nie zniknął z mapy Warszawy, jest na niej niewidoczny. To obiekt, który tak naprawdę jako pierwszy uległ tak drastycznej przebudowie z kompleksu ściany wschodniej i jego współczesny wygląd jest zupełnie nieczytelny, nieprzystający do tego, jak on wyglądał w oryginale. Charakterystyczna żyletkowa fasada ustąpiła miejsca standardowemu rozwiązaniu fasadzie z profili aluminiowych. A było to miejsce szczególne. To było miejsce, gdzie warszawiacy mogli zobaczyć modę wyższą, modę bardziej eksperymentującą z formą, podczas gdy w domach towarowych centrum ten asortyment był bardziej dostępny dla przeciętnego odbiorcy, również dostępny na co dzień do zakupu. Takim fenomenem, który zaistniał w domach towarowych centrum, był Hofland, stworzony przez Barbarę Hof, wieloletnią redaktorkę działu modowego Przekroju, krawcową tak naprawdę z zamiłowania i pasji. To ona jako tak naprawdę jedyna projektantka w czasach PRL mogła prowadzić markę pod własnym nazwiskiem. Hofland ubierał warszawiaków w najbardziej modne wzory, które podążały za trendami zachodnimi, ale były dostosowane do ich sylwetek, były dostępne, były także akceptowalne w takim codziennym ubiorze. I o ile ściana wschodnia przynosiła modernizm do przestrzeni Warszawy, budowała jej nowoczesne oblicze. O tyle Hofland ten modernizm ze ściany wschodniej przenosił bezpośrednio na jej ulicę. To właśnie tam można było kupić najbardziej modne stroje i to właśnie tam funkcjonowała najbardziej innowacyjna z polskich marek aż do roku 2007, kiedy zniknęła razem z galerią Centrum. Na 4,5 hektara obszaru, który zajmowała ściana wschodnia, 3,5 hektara to przestrzeń przeznaczona głównie na handel i usługi. I to właśnie handel stanowił najważniejszą funkcję zaraz obok mieszkalnictwa, którą wprowadzała do centrum Warszawy ściana wschodnia. To tutaj w domach towarowych centrum, które dysponowały powierzchnią przeszło 30 000 m², można było kupić odzież, obuwie, dodatki, książki, sprzęt sportowy, kosmetyki. Program był uzupełniony przez kluby książki, klubokawiarnie, Empik oraz lokale usługowe i gastronomiczne. Sezam z drugiej strony oferował artykuły spożywcze i artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt RTV. To właśnie tam można było zobaczyć najnowsze trendy w urządzaniu wnętrz. Wystawy obejmowały całe urządzone wnętrza znane z dzisiejszych sklepów meblarskich, które prezentowały najnowsze, kompletne wyposażenie, jakie każdy Kowalski mógł wtedy zakupić. Oferta gastronomiczna ściany wschodniej była bardzo bogata. To tutaj funkcjonujący ponad 20 lat Hortex był ulubionym miejscem spotkań i konsumpcji słodyczy, tortów, lodów, kultowych deserów Ambrozja. Działający obok bar w Sezamie, kawiarnia, które później ustąpiły miejsca dobudowanemu do bryły domu handlowego, pierwszemu McDonaldowi w Polsce. Dalej mieliśmy lokale gastronomiczne w domach towarowych, kawiarnia Amfora, czy wreszcie Zodiak jako największy lokal gastronomiczny w tej części miasta. Od roku 1989 ściana wschodnia powoli traciła swój status jako miejsca jednego z najważniejszych na mapie Warszawy, miejsca spotkań i miejsca modnego. To wpłynęło także na jej przestrzeń i architekturę. Podupadający powoli Pasaż Śródmiejski o coraz gorszym stanie technicznym i wizualnym i przebudowa kolejnych obiektów schodzących w skład tego kompleksu. Począwszy od przekształconej mody polskiej przez dobudowany do Sezamu McDonald's, który później razem z Sezamem zburzono, przez przebudowę domów towarowych centrum, które utraciły swoją przezierność, dodano do nich dodatkowe piętro, podzielono na poszczególne sklepy. Pasaż Śródmiejski, który utracił charakterystyczne zadaszenia i całą niemal zieleń na rzecz kamiennej pustyni z oświetleniowymi pylonami. Przekształceniu uległo także kino Relax. Początkowo je zmodernizowano, wciąż było jednym z największych kin w Warszawie, jednak nie wytrzymało konkurencji z multiplexami. To właśnie tam także była bardzo silna presja deweloperska. Propozycje budowy kolejnych wieżowców, które odrzucano. Wraz z przejęciem przez sieć supermarketów kina te spekulacje odżyły na nowo. Na szczęście w ostatnich latach kino zostało objęte ochroną konserwatorską, a ostatnio wznowiono tam także działalność kulturalną. Miejscami, które również przekształcono lub które na zawsze straciliśmy, są w ostatnich latach Zodiak w części gastronomicznej, w której teraz jest zespół fast foodów i siłownia, budynek Uniwersalu i budynek Rotundy. Jedynym budynkiem, który przetrwał do dzisiejszych czasów w niezmienionej formie, jest budynek kina Relax, którego przyszłość wciąż jest jednak niepewna. Przekładaniec Andrzeja Wajdy nie był jedynym filmem science fiction, który zrealizowano na Ścianie Wschodniej. I drugim filmem nakręconym przez Jerzego Gruzę, który był także mieszkańcem Ściany Wschodniej przez wiele lat i ten okres wspomina jako jeden z najlepszych w swoim życiu, był Rek, a jak myślisz? Film science fiction z początku lat 2000, który miał powtórzyć sukces kasowy poprzedniej produkcji Gulczesa jak myślisz, do której zatrudniono głównie uczestników Big Brothera. Pierwsze sceny tego filmu otwiera właśnie przylot statku kosmicznego do Warszawy, gdzie widzimy sylwetkę Ściany Wschodniej, takiej, jaką znają ją warszawiacy z lat 90. i 2000. Nieco podupadłej, z wieloma reklamami, z już przebudowanymi domami towarowymi centrum. To też zapis nie tylko popkultury tamtych czasów, ale właśnie stanu polskiej przestrzeni. Trzema obiektami, które utraciliśmy bezpowrotnie, a które wchodziły w skład Ściany Wschodniej w ostatnich latach, jest Sezam, Uniwersal i Rotunda. Pierwszy z nich, Sezam, który pierwszym przebudową uległ w latach 91-92, kiedy to dobudowano do niego McDonalda, projektu pracowni Kazimierski-Ryba. Został zburzony w latach przed rokiem 2016, kiedy to rozpoczęto na niego budowę, na jego miejscu Centrum Marszałkowska projektu pracowni Juvenes. Projekt współczesnego biurowca o wielokrotnie większej kubaturze, wyższym, zaburza kompozycję Ściany Wschodniej, pomimo tego, że architekci starali się nawiązać do typologii domu towarowego i tego podcienia znanego z Sawy, Warsa i Juniora. Uniwersal, który został zburzony w drugiej kolejności, ustąpił miejsca wielokrotnie wyższemu budynkowi biurowemu Widok Towers. Architekt Piotr Bujnowski, który zaprojektował ten budynek, chciał nawiązać wysokością do punktowców Ściany Wschodniej i hotelu Forum jako właśnie nawiązaniu do kontekstu najbliższego otoczenia. Niestety jest to również posunięcie wbrew pierwotnej intencji Zbigniewa Karpińskiego, autora całego założenia, gdzie to właśnie Uniwersal miał stanowić jedynie tło dla Rotundy, a tym najwyższym obiektem obok miał być nieistniejący, niezrealizowany nigdy wieżowiec prasy, w którego miejscu stoi dziś hotel Nowotel. Dziś te proporcje są zaburzone, oba obiekty mają mniej więcej tą samą wysokość i dużo większą kubaturę niż zakładaną przez samego Karpińskiego. Ostatni obiekt, który zniknął z mapy Warszawy, to Rotunda, zastąpiona przez zupełnie nową konstrukcję, na którą również ogłoszono konkurs architektoniczny. Jako jedyny z tych trzech budynków doczekała się takiej procedury wyboru projektu, w którym wzięło udział 214 zespołów architektów. Spośród nich wybrano projekt pracowni Gowin-Siuta, który początkowo zakładał bardzo powściągliwą, niemal rekonstrukcję wcześniejszego budynku Rotundy. To zmieniło się w trakcie realizacji tego obiektu, kiedy to Rotunda utraciła nie tylko swoje pierwotne fasady, artykulacje, poziome podziały elewacji i tektonikę. Ucięto także wystający wcześniej dach, pozbawiono bryły lekkości, dodano dodatkowe wejście na poziom -1 i przearanżowano plac przed budynkiem. Neony na Ścianie Wschodniej nie miały jedynie funkcji reklamowej. One nie tylko informowały o tym, jakie sklepy znajdują się w środku budynków, ale tworzyły oprawę wizualną dla tego miejsca, rozświetlały je, tworzyły ważny punkt orientacyjny w przestrzeni Warszawy. Były także bardzo ważnym dziełem plastycznym, wprowadzającym ekspresję, ruch, dynamikę do statycznych brył architektonicznych. Takie że świetne współdziałanie architektury i neonu było możliwe dzięki spotkaniu bardzo wielu specjalistów z różnych dziedzin. Artystów plastyków, inżynierów, architektów, którzy razem pracowali nad oprawą świetlną całego kompleksu. To właśnie tutaj powstał największy, w zasadzie o skali urbanistycznej, neon, oprawa neonowa w Polsce. Neony na Domach Towarowych Centrum, które stanowiły spójny projekt na trzech budynkach rozciągniętych na kilkuset metrach, które składały się z wielu elementów, napisów centrum, rzędów świetlówek pomiędzy nimi, które miały zaprogramowane sekwencje konkretnych przejść i animacji, wielka rozeta od strony ulicy Chmielnej, czy też niezrealizowane przestrzenne neony podwieszane na ulicy Marszałkowskiej. Poza tymi neonami o funkcji czysto estetycznej, o funkcji reklamowej, ale w taki nie bezpośredni sposób, zrealizowano także szereg neonów z nazwami obiektów, z nazwami sklepów, które się w nich znajdowały. Na samym Sezamie tych neonów było około 10. One zmieniały się wraz z upływem czasu, dodawano kolejne, modernizowano istniejące. Dziś jedynym z neonów, które w oryginale możemy podziwiać, jest ten na kinie Relax. Na budynku Zodiaku odtworzono neon na podstawie wcześniejszych zdjęć i dokumentacji. Podobnie zrobiono na budynku Centrum Marszałkowska, gdzie wiszą dwa neony Sezam informujące o sklepie w podziemiu. Na naszej wystawie zobaczyć możemy dwa oryginalne neony ze ściany wschodniej. Oba pochodzą z domu towarowego Sezam. Jeden to nazwa obiektu, która była zamontowana nad wejściem do budynku. Drugi to fragment wyrażenia spółdzielczy dom handlowy, który wcześniej podziwiać można było na jego dachu.